Okej. Okay. Dzisiaj poruszymy temat, czy warto montować takie opony pełne, bez dętki w środku, wykonane z litej gumy. Czy klientom, przychodzą klienci i pytają, zazwyczaj z przebitą dętką, czy warto wymontować taką pełną, bo wiadomo, to już nam się nie przebija. Odpowiedź w 90% przypadku jest, że nie warto. I teraz tak, dlaczego nie warto? A dlaczego w pewnym przypadku powiemy, że jasne, to w takim wypadku montuj. Nie warto dlatego, że będzie mega twardo. Nie oszukujmy się. Fizyka jest nieubłagana i jeżeli tutaj nie mamy tej poduszki powietrznej, to nie wiem jaką mieszankę gumy byśmy zrobili i nie wiem, tutaj jakieś ponawiercali, kółka, trójkąty i inne bajery, to będzie zawsze twardziej i nie będzie tak amortyzowało jak opona pompowana. Dwa, te opony będą się ścierały tutaj na środku i będą z czasem coraz bardziej się nam wypłaszczały. Przez co wiadomo też przyczepność ich jest gorsza i przez to, że nie są zazwyczaj z takiej litej gumy, bo też różnią się te opony. Niektóre są praktycznie wręcz plastikowe, takie najbardziej popularne z trysku, a niektóre są bardziej z mieszanki gumowe i są bardziej plastyczne, dlatego jak już musimy, to lepiej zdecydować się na jakąś zazwyczaj droższą oponę, która będzie z mieszanki bardziej gumowej, aniżeli plastikowej. I okej, okay. I co się dzieje? Montujemy te opony, jakie to ze sobą niesie konsekwencje? Raz, że komfort dostajemy, nasze stawy dostają przede wszystkim, bo jeździmy po twardym. Dwa, że dostaje nasza hulajnoga, bo tutaj jak jeździmy teraz z takimi, pozbyliśmy się ostatniego i jedynego na przykład w takiej najtańszej, na jednej z tańszych hulajnóg Xiaomi. Pozbyliśmy się tej amortyzacji i wszystkie drgania z chodnika, z kości przechodzą nam na konstrukcję. Powoduje to prozaiczne usterki typu, nie wiem, że tam się urywają tutaj błotniki, coś tam się tam zaczyna luzować i tak dalej, po nawet uszkodzenia zgrzewów w baterii, że nam się może puścić zgrzew baterii i mamy problem, bateria nam nie działa. Generalnie dostaje konstrukcja, dostaje elektronika i hulajnoga cierpi. Ale jeżeli należysz do grupy zmęczonych wymianą dętki, bo jeździsz do pracy codziennie, jeździsz, masz w ogóle jakąś taką ścieżkę, że no kurde, no co tydzień przebijasz oponę, to należysz do grupy ludzi zmęczonych. Bo wymiana dętki w hulajnodze to nie jest jak wymiana dętki w rowerze, że pyk, 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 10 minut wymieniamy, tylko tutaj jest trochę więcej pracy i jeżeli należysz do grupy zmęczonych, to ja się rozumiem. To załóż sobie pełną oponę, bo jak masz jeździć i co drugi dzień wymieniasz tą dętkę, to idź w tą pełną oponę i spoko, ale wtedy polecałbym Ci pójść w amortyzację. Tak? Jeżeli już się pozbywasz amortyzacji tej podstawowej i jedynej, pomyśl o zamontowaniu jakiegoś amortyzatora z przodu czy z tyłu. Już jeden amortyzator poprawi znacznie komfort. I szczególnie też dla Twojego zdrowia, bo jakby jak jeździsz na wyprostowanych kołach, to wszystkie te drgania będą przechodziły na Twoje stawy. No i tak jak mówiłem wcześniej, hulajnoga też to stanie. Reasumując, jeżeli należysz do grupy zmęczonych, wymieniasz co tydzień dętkę i już Cię szlak trafia, jak masz kolejny raz wymienić dętkę i rozbierać to wszystko, bo jeździsz i masz tego pecha i tak dalej, rozumiem Cię i załóż sobie oponę pełną. Ale w każdym innym przypadku, jeżeli nie jesteś zmęczony, warto wymienić po prostu dętkę i jeździć na kole pompowanym, zmienić co jakiś czas, komfort będzie znacznie lepszy, hulajnoga nie będzie tak cierpiała, Twoje stawy też nie będą tak cierpiały i jeżeli pilnujesz ciśnienia, średnio tam raz na dwa tygodnie należy sprawdzić ciśnienie, lepiej jeździć na wyższym ciśnieniu aniżeli niższym. Niektórzy naprawdę robią 2000, 3000 na jednej dętce, bez problemu, pilnują ciśnienia, jeżdżą na wysokim ciśnieniu, nie uderzają jakoś mocno w krawężniki i nie ma z tym problemów. To tyle. Dzięki za oglądanie.